Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w następnym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie znowu o kolorach. Dzisiejszy kolor będzie, jak widzicie po outficie, taki właśnie liliowo-fioletowy. Myślę, że to są bardzo interesujące właśnie perfumy, żeby omówić. Kiedyś był to mój ulubiony kolor. Słuchajcie, jeżeli lubicie takie opowieści, serdecznie zapraszam Was na mój kanał częściej. I oczywiście tych, którzy są jeszcze nieśmiali i nie polubili mojego kanału, a podglądają, serdecznie zapraszam do ciśnięcia tego magicznego tutaj guziczka subskrybenta. Będzie mi niezmiernie miło, tym bardziej jeśli lubicie właśnie kosmetyki i tu perfumy, więc serdecznie Was zapraszam do szerowania, do komentowania, uwielbiam Wasze komentarze, mam nadzieję, że będzie Was więcej i oczywiście zaczynamy dzisiejszy odcinek, a będzie o zapachach fioletowych, liliowych, jakie charakteryzujemy. Zapraszam serdecznie. Słuchajcie, tak jak powiedziałam tutaj na wstępie, przygotowałam sobie właśnie taki mniej więcej opis, słuchajcie, perfum fioletowych, a w zasadzie buteleczek, które tu im towarzyszą. Myślę, że taka seria jest bardzo interesująca i właśnie pogłębia też jakby tutaj przyswajalność i czego możemy oczekiwać właśnie od perfum. Bardzo, powiem Wam szczerze, było trudno scharakteryzować te perfumy, bo one nieraz, te buteleczki są ciemno-fioletowe, czasem bardziej liliowe, czasem bardziej lawendowe, no i ciężko tu je scharakteryzować. Nie chcę też, żeby popadać tu taką melancholię, ale niektóre zapachy tak mi się kojarzą, no ale przystąpmy tutaj właśnie do takiej krótkiej charakterystyki i powiem Wam szczerze, że kiedyś fioletowy kolor był moim ulubionym kolorem, no i chętnie chyba czasem, jak mam taki dzień, po nie sięgam. A więc perfumy fioletowe bym krótko scharakteryzowała, że są takie romantyczne, pełne uniesienia, możemy oczekiwać takiego uniesienia, też nostalgii i melancholii, bo one mi się tak kojarzą, takiego ukojenia, tęsknoty za czymś takim specyficznym, takim, o czym marzymy. Jest to też refleksyjność, frenetyzm. Też taki trochę uwodzący zapach, ale gonienie za króliczkiem i kojarzy mi się tu, słuchajcie, z Don Quixotem, właśnie taką walką z wiatrakami, ale oczywiście ta Dulcinea, kiedy on koniecznie miał ten wyimaginowany jakby obraz kobiecości. Jest to też dla mnie, słuchajcie, pasja i taka głębokość uczuć, wzruszenie, taka głębia niesamowita, bo to nie jest taki powierzchowny zapach i niepowierzchowny kolor. Jest to uspokojenie, takie znalezienie właśnie jakiegoś antidotum, równowagi, balansu w życiu, ukojenie i oazy spokoju. To jest taka właśnie oaza też spokoju dla mnie. Jest też to takie uwielbienie, oddanie danej osoby i tutaj skłaniam się właśnie do tej opowieści o Don Quixocie. Jest oazą kontemplacji, wyjściem z takiego impasu, coś na nas czeka niesamowitego właśnie gdzieś, ale pełnego radości i spokoju, takiego pogodzenia, też takie carpe diem. Są to zazwyczaj, słuchajcie, bardzo kwiatowe, bardzo dziewczęce zapachy, delikatnie, słodkawe bym powiedziała. Często jest tam konwalia, właśnie fiołek, wisteria, róża czy jaśmin właśnie, także fiołek, często jest lawenda bez ifrezja. I tutaj jeszcze tak kończąc tą krótką charakterystykę, fioletowe perfumy to super dodatek właśnie do tak codziennego stroju, do takich codziennych stylizacji i też powiem Wam, super są właśnie na wieczór, gdzieś przy świecach, na randkę, a także szykownie wyglądają też na toaletce. Wydaje mi się, że czasem z mojego doświadczenia one cechują się na pewno pudrowością, nawet bym powiedziała większość, których ja Wam dzisiaj przedstawię, jak na przykład Insolence, ja go nie mam, ale no są takie perfumy, które one jednak mają przez tą fiołkowość irysa, heliotrop, właśnie taki wydźwięk. No i też są na przykład pięknym ujęciem bzu. Ja Wam zaraz przedstawię perfumy, które są zapomniane, a uważam, że należy im się wielki hołd. I słuchajcie, przystąpmy właśnie do tutaj mojej jakiej kolekcji tych fioletowych perfum, które ja mam. Jest taki hołd, to jest Lanvin Eclat Herbage, to jest niesamowita pasja obzie. Słuchajcie, zapach dość stary, bo z 2002 roku. I słuchajcie, tutaj główne nuty są bardzo, bardzo pudrowe, takie zielone. Jest tu, słuchajcie, sycylijska lemonka, oczywiście bardzo
odświeżająca, bardzo taka bym powiedziała sycąca. Zielony fiołek, jest tu oczywiście bez i jest też peonia. Słuchajcie, nie wyczuwam tej peonii, ale na pewno wyczuwam tutaj niesamowity taki biały cedr i on daje takiej niesamowitej świeżości. Pozwólcie, że go w końcu otworzę, ale jest niesamowicie romantyczny, niesamowicie, słuchajcie, dający właśnie takie poczucie właśnie romantyczność, takiego ukojenia, takiego oazy spokoju, ale właśnie też jest to zapach taki wybijający się, na pewno przyciągający tutaj płeć przeciwną i bym powiedziała, nie da się przejść koło niego obojętnie. Ja uważam, że to jest bardzo nie zapach taki, który może przeszedł do codzienności, jest mniej zauważalny, niepozorny, ale ja bym oddała mu hołd, jeśli chodzi o kreatywność, o taką połączenie tych nut właśnie peonii, bzu i tutaj cedru, i on długo się utrzymuje, więc ta projekcja, słuchajcie, jest bardzo, bardzo wyraźna. Ja polecam właśnie do romantyczki, takiej osoby, która lubi właśnie bez, która lubi takie roślinne, bardzo soczyste nuty, ale jednocześnie takie właśnie bardzo romantyczne, z lekka pudrowe, ale bardzo eleganckie. No i buteleczka, widzicie, jest cudowna, także mówię, to jest zapach, którego można przejść obojętnie, ale może niekoniecznie zobaczyć ten piękny zapach na tutaj w perfumerii, gdzieś na półeczce, ale warto właśnie go spróbować, także Was zachęcam serdecznie. Zapachem może Was zaskoczę, on był już kiedyś u mnie na odcinku. Słuchajcie, mam wersję tylko Eau de Toilette, tą toaletową. To jest Lolity Lempicki, słuchajcie, zapach bardzo stary, z 1997 roku, niesamowicie pudrowy, właśnie słuchajcie, z takim anyszkiem, ja tego anyszku nie czuję, ale jest tu fiołek, jest tu, słuchajcie, likoris, też nie czuję, jest irys, przepiękna wiśnia też, amaryllis, to jest chyba żywica, z tego coś się, jeśli się nie mylę, jest vetiver też i taki pralinkowo-waniliowy, czyli gourmand, ale słuchajcie, te perfumy są niesamowite i ja mam do nich duży jakby sentyment, one są mega świeże, mega, ja nie czuję tego może w wodzie toaletowej, ta pralinkowość nie jest tak poprowadzona, ale są to mega kobiece pudrowe, romantyczne, pełne przepychu, bym powiedziała, takiej niesamowitej aury właśnie luksusu, ale no na pewno to jest hołd taki fiołkowi, on się wybija bardzo, bardzo soczyście, tu bym powiedziała. I on daje taki optymizm, ale jednocześnie daje taką harmonię, bo jest tam też ten taki wodny irys, jego dokładnie można wyczuć. Słuchajcie, przepiękny, przepiękny zapach. Ja nie wiem, dlaczego on ma na przykład bardzo słabe noty. Na przykład na fragrantice jest to niecałe 4 na 5. Dla mnie to jest za mało. To jest zapach naprawdę wysoce kreatorski. Ja uważam, że te zapachy Lolity Lempickiej, zwłaszcza właśnie te starsze, były właśnie takie pełne głębi, pełne takiego nasycenia kwiatami. To jest taki ogród właśnie fiołkowo-irysowy i są przecudne, także jeżeli macie, jeszcze widzicie, tu nawet mam, słuchajcie, jak aplikować, oczywiście to jest tester, o, nawet tu mam nuty, słuchajcie, jakie są niepotrzebnie, tutaj sobie znajdywam, ale tak jak mówię, te nuty środkowe są pełne właśnie takiej wodnej, fiołkowej, irysowej aury, czyli osoby, które lubią coś takiego, lubią taki przepych i niesamowitą, słodką pudrowość, także serdecznie zapraszam do wypróbowania. Myślę, że on jest nadal w perfumerii, myślę, że na pewno w tych internetowych jest, także kto ma, powiedzcie mi, czy macie tą wersję właśnie Eau de Parfum, czy Eau de Toilette. Zapachem jest mało znany, słuchajcie, z kolekcji Jo Malone Wisteria i Lavender, nie wiem, jak to się czyta, Wisteria czy Lavender. To jest zapach, słuchajcie, takich pól właśnie lawendy, czystych, bardzo aromatycznych. Jest tu też ten wodna nutka heliotropu, bardzo sensualna pudrowość, słuchajcie, i jest też tutaj ta wisteria. Ta wisteria jest bardzo wodna, słuchajcie, ten zapach ma takie średnie noty. Ja go, słuchajcie, uwielbiam. On jest taki
bardziej, bym powiedziała, soczysty. Słuchajcie, ta buteleczka, ja Wam pokażę, ona jest taka liliowa trochę. Bardziej taki uspokajający i właśnie ja czuję dokładnie tą lawendę. Ona gdzieś tam dominuje. Jest to taki zapach na co dzień, bym powiedziała, kiedy chcecie się odświeżyć, a jednocześnie sprawić taki bardzo spokojny, stabilny dzień. Ten perfum, wydaje mi się, że to taka woda kolońska, ale wiadomo, że to jest mniejsze stężenie, więc możecie tu lajerować te zapachy. Ona jest bardzo fajna. Bardzo fajna właśnie, że możecie taki dodatek do swoich perfum, a możecie je właśnie używać, ale fajne jest połączenie właśnie. Ktoś lubi takie pola lawendowe. Ja na przykład tutaj myślę o wybraniu się właśnie pod Londynem. Jest taka farma właśnie, gdzie można zrobić sobie piknik w takim lawendowym polu. Także to mi właśnie ten zapach przypomina. Kto lubi tą uspokajającą, balansującą woń tutaj lawendy, to gorąco polecam. Bardzo fajna pozycja, a właśnie perfum takich fioletowych, fiołkowych. Przyniosłam, słuchajcie, wersję, która jest, butelka jest fioletowa, fiołkowa, z tą wstążką taką fioletową. To jest wersja La Vie est Belle La Eau de Parfum Intense, słuchajcie, z roku 2015. Ja myślę, że ona była limitowana, bo ja ją nigdzie już nie widzę. I słuchajcie, to nuty to są właśnie gruszka, taki różowy pieprz, pomarańcza, bergamotka, jest iris, oczywiście tuberoza, kwiat pomarańczy i ten nasycony jaśmin sambar. Ja słuchajcie, te perfumy mam, jak już widzicie, prawie ich nie ma. Perfumy same są bardzo mocno skoncentrowane, bardzo słodkie, mniej czuć, słuchajcie, tutaj tego irysa, ale w związku z tym, że ta butelka była fioletowa i jak widzicie tutaj ta wstążeczka też, więc wzięłam tu do kolekcji, słuchajcie, ale one są na pewno bardziej takie w kierunku perfum różowych, też romantyczne, też bym powiedziała takie gourmand, czyli takie soczysto jadalne, ze względu, że jest tu też, doczytam, taka esencja orzechowa i whipped cream, czyli taka bita śmietanka. Natomiast jest gdzieś, one są dużo głębsze, ale jest też ta romantyczność, to ukojenie, ale one są bardzo, bardzo skoncentrowane. Kto z Was ma tą wersję? Bo powiem szczerze, ciężko mi było znaleźć w ogóle cokolwiek na internecie o tym. Natomiast no, jest to stara edycja z 2015 roku, tak jak powiedziałam, i wydaje mi się, że ją ciężko już dostać, ale też bym wpisała właśnie w taki klimat troszeczkę cięższy właśnie fiołkowych, nie fiołkowych, ale takich fioletowych perfum. Następną, słuchajcie, pozycją jest taka trochę zapomniana z tego roku, Beautiful Magnolia. To są perfumy Estee Lauder. One są takie fiołkowo-różane, ale ja wzięłam je tu do kolekcji, bo one są bardzo romantyczne. Są to jakby perfumy skierowane na taki okres ślubny, też dla nowoczesnej panny młodej, właśnie takiej romantycznej, zakochanej, flirciarskiej, bo te perfumy takie są. Jest to podwójna magnolia, taka chińska i świeżo ścięta. Słuchajcie, jest też taka słoneczna gardenia, drzewne nuty. I słuchajcie, jest też tutaj taki iskrzący zapach piżmowy. Słuchajcie, ten zapach jest taką ukrytym opisem historii miłosnej, która skończyła się właśnie tutaj na ślubnym kobiercu. One są niesamowite, upajające. Ja bym powiedziała, nie idą może w typowy klimat takich perfum, tych lawendowo-fiołkowych. Jest tu tylko i wyłącznie właśnie ta magnolia i to jest taki opis magnoliowy. Natomiast one, tak jak powiedziałam, są bardzo romantyczne, bardzo flirciarskie, bym powiedziała, rozpoczynający pewien niesamowity okres w naszym życiu. Pełne właśnie takiego i balansu, ale uniesienia takiej radości i no, bym powiedziała, pewnego etapu, który niesie właśnie taką nowość, takie carpe diem. Także kto z Was jeszcze się nie zaznajomił z tym perfumem, z tym zapachem, to gorąco Was zachęcam, bo to jest taka ukryta perełka. Może nie każdy będzie ją lubił,
No wiadomo, każdy ma inny gust, ale gorąco Was zachęcam, żebyście właśnie spróbowali. Zapach to jest zapach, który jest bardzo taki przystępny cenowo. Słuchajcie, ja kupiłam mniejszą taką pojemność, 10 ml Zary, z tych zapachów Zary Waterfall Broom. On wygląda tak, jest super fioletowy. Stałam w kolejce, pamiętam, coś kupowałam i stwierdziłam, a kupię sobie to. 2021 nowy zapach. Ciekawe jest to, że za nosem, który stoi za tym zapachem, jest Jo Malone, czyli ona jakby stworzyła, dlatego on jest taki bardzo akwatyczny, właśnie morski. Tam jest grejpfrut, mandarynka, magnolia, jaśmin oraz piszmo, ale słuchajcie, on jest bardzo taki maski właśnie piżmowy, ale on mi się wydawał dużo, dużo spokojniejszy, słuchajcie. Ja go psiknęłam, to jest taki rolon, bardzo fajny na wyjazd, ale słuchajcie, on jest niesamowicie akwatyczny. On jest taki akwatyczny, ale bardzo bogaty, bujny, przez te właśnie kwiatowy tutaj, kwiatowy akord. Ja nie czuję w ogóle tego grejpfruta i mandarynki, ja czuję wyraźnie takie nuty, słuchajcie, wodne. Może ta magnolia z tym jaśminem, ale doszukuję się tam, patrzę tu sobie, że niby tu nie ma ani fijołka, ani heliotropu, a gdzieś mi tam wibruje, ale słuchajcie, bardzo fajny zapach, bardzo dobry cenowo, a ja się przyjrzę w ogóle tym zapachom Zary, aczkolwiek nie wszystkie mi się podobają i ja wiem, że one są tanie, ale nie chcę mi się wydawać pieniędzy na coś, co może niekoniecznie mi się sprawdzi, ale ten myślę, że jest warty grzechu, piękna taka fiołkowa właśnie opakowanie, która z Was spróbowała, dajcie mi znać, jak Wam się kojarzy ten zapach, bo jest to taki bardzo romantyczny właśnie, tak jak powiedziałam, wodny, taki zapach właśnie bardzo bym powiedziała frenetyczny, przywołujący właśnie taką skojarzenia romantyczności i delikatności. Mimo, że jest on taki na mnie przynajmniej wybujały i dość mocno się wybijający. Ja powiem szczerze, Jo Malone zawsze guru, jest o niej opinia, że te perfumy nie są aż takie trwałe, ale ten naprawdę, słuchajcie, ja uważam, że za 5,99 funtów, nie wiem ile kosztuje w Polsce, naprawdę utrzymuje się świetnie. Jest bardzo, bardzo kobiecy, dziewczęcy i frenetyczny. Także dajcie znać, słuchajcie, na dzisiaj to by było wszystko. To jest moje jakby podsumowanie zapachów fioletowych, takich właśnie tych takich kojących, dających balans w życiu, romantycznych, takich carpe diem, ale też właśnie takich, słuchajcie, dających ukojenie, uniesienie, a też taką czasem melancholię, chociaż wszystkie zapachy, które Wam przedstawiam, one tej melancholii nie dają. Także powiedzcie mi, jakie Wasze są ulubione zapachy. Ja wiem, że są takie, ja sobie tu wypisałam, oczywiście, że na przykład jest Ametyst Bulgarii, przepiękny pudrowy zapach. Jest też na przykład Stella McCartney, on jest bardziej taki czarno, fioletowy, miałam go przynieść, ale to jest bardziej różany zapach, który jakoś mi nie pasował do odcinka, albo Alien Maglera, który jest też bardzo wybujały, więc też mi jakoś tu nie pasował, aczkolwiek brakuje mi go w kolekcji. Słuchajcie, to na dzisiaj tyle, zapraszam Was oczywiście do kciuków w górę, do łapek w górę, do subskrypcji, do lajkowania, piszcie do mnie, jest mi niezmiernie przyjemnie, no i do zobaczenia na następnym odcinku, pa, pa.